jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwujewski, razem ze mną zwycięska Zusie. Dzień dobry. Jeszcze nawet szczękę ma, słuchajcie. Tak, jak zawsze. Zusie, no to co, skomentuj swój pojedynek, bo dla mnie świetna walka, no sama stójka. Sama stójka, coś, a nie, kopnęłam kilka razy, ciężko było. Ja mówiłam, że to będzie ciężka walka, ja już czułam Marty Renty, to tak jak wszyscy mówiliśmy, chciała bardzo pokazać. Ja przeczuwałam, że rzeczywiście mogła być w szoku, bo ona była bardzo pewna siebie, wielkie szapoba, a dla mnie szapoba tak naprawdę tylko dzięki mojemu chłopakowi, bo to on mnie wszystkiego nauczył, co teraz potrafiłam, i za jego złote rady i za wszystko, i kurwa na złoto, bardzo wam dziękuję za wszystkie wykupione PPV z mojego linku. Nie wiem, to nie będzie teraz viral, bo to nie był przeciwnik jak Dagmarka, ale to była świetna walka. Mi się wydaje, że po tym pojedynku chyba jesteś najbardziej zadowolona, co? No bo w końcu, bo ja się najbardziej stresowałam przed tym pojedynkiem. Raz, jednak. Tak, bo ja bardzo dużo pracy włożyłam teraz i przetrenowałam cały ten czas tak naprawdę do walki, odkąd wróciłam na matę, czyli od początków kwietnia. Wakacje wiadomo, trochę mniej chodziłam, bo mieszkam na plaży i była super pogoda. Natomiast bardzo bałam się, że włożyłam tyle pracy i mogłabym przegrać. Ale nie, no kurczę, dobrze jest. Dziękuję. Ta stójka Marty Renty też była niezła, bardzo, co? Bardzo dobra, naprawdę bardzo dobra. Świetnie ją przygotowali, super się przygotowała. Rozmawiałam z Marty. Marty mówiła, że dwa razy dziennie przez 5 czy 6 miesięcy codziennie, dzień w dzień chodziła na treningi. No super. Ale twoja stójka również. Dziękuję, wszystko dzięki mojemu chłopakowi. To on mnie wszystkiego nauczył i mój jest narożnik. Jest tutaj ten przy kamerze. I... Tak, ale on chyba nie chce mówić, co? Nie, zostawmy go. Niech odpocznie. Dużo emocji też to kosztowało ciebie. Ty jesteś niesamowita. Tutaj jesteś taka drobna, rozemocjonowana, a przy wejściu do oktagonu znowu show. Skąd pomysł na takie typowe wejście? O, bo Marty Renty jest słodka i nie lubi to sobie pomyślałam, że zrobię takie wejście, spełnienie jej wszystkich takich, wiesz, nightmares chyba się ziściło idealnie, bo weszła jako atomówka, po prostu jakbyśmy się zgrały i wtedy ja z Milhaven, sztos, naprawdę jestem bardzo zadowolona. Zusie, mamo, kocham. Dziękuję na każdym wywiadzie. Muszę to powiedzieć. Mama bardzo się martwiła. Mama, przecież my niedaleko mieszkamy. Mama nie chciała przyjechać, bo bardzo się martwi. Nie wiem, czy w ogóle oglądała walkę. Muszę zadzwonić do niej. Zusie, to jeszcze kilka słów. Tak. O. To jest właśnie to, za co kochamy ten sport, tak? I przygotowanie chłopak pomógł najwięcej, co? Tak. Wszystko, całe serce mi oddał. Wszystko, ja w ogóle chciałam, już sobie myślałam teraz w drugiej rundzie, że się, ja w ogóle, no nie wiem, no strasznie ciężko mi było, no nie wiem, za długo czasu po prostu, nie wiem. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. To jest pierwsza walka wygrana, zasłużenie, gdzie zapracowałam sobie tutaj tak porządnie i biłam się po 3 minuty, a nie po 2. Jak faceci. Faceci się tu biją po 3 i biłam dużo. Ale właśnie, dokładnie, zauważmy też to, pełen dystans, 9 minut. Biła lepiej niż faceci, tak? Więc no. Bartek, właśnie poproszę. Dziękuję. No jest najpiękniejsza i najładniejsza. Tak, teraz. Nawet ale, teraz. Ale bardzo przeżywałeś pojedynek, bo ja widziałem te podczas rundy, kurde, emocje. Gorsze emocje niż podczas moich walk, no jest dramat. Teraz mi się jeszcze chce żygać, głowa mnie boli, a po moich wolus. Gratulacje. Zwycięzcy. Pracowaliście też mocno nad cardio, no bo wytrzymałeś 9 minut. Pracowałam, cardio, biegałam, tak. Wszystko, naprawdę przygotowałam się tak jak nigdy. A wy nie spodziewaliście się tego, że Marty Renty może będzie chciała iść do parteru? Ja myślałem... Ja próbowałam, ale nie do bardzo. No nie, w ogóle, absolutnie. Myślę, że nie... Ciężko, bo ja naprawdę... Przygotowana byłam. Dystans trzymała, wiesz, z daleka nie wejdzie. Ale wiedziałam, że będzie chciała pójść w stójkę, bo dużo jej ćwiczyła, jest coraz lepsza. Spróbowała obalić i obaliła siebie. Tak, więc i obaliła siebie. Obrona przed parterem jest zrobiona. Bardzo dobrze. Właśnie, bardzo dobrze. No, z kamiszką niedługo. O, właśnie chciałabyś? Tak, ale ja muszę odpocząć. Na razie odpoczynek. Stop. Jeszcze jedna sprawa. Powiedz mi, Marty Renty, widziałem, że się pogodziłyście po walce. Tak, oddałeś jej szacunek. Oczywiście, że tak, ale ja to powiedziałam chyba nawet u ciebie na wywiadzie, że Marty Renty przytulę, pogratuluję i w ogóle, a potem mnie troszeczkę odwaliło, no bo tam emocje, adrenalina. Tak, już tak na mnie patrzyli, ale się w porę opamiętałam, jak na nią spojrzałam i mówię, no przecież nie mogę takiego cyrku odstawiać. Wielki szacunek to nie jest Dagmara, że można sobie robić z kurwami tango, absolutnie.
Szacunek, to jest bardzo fajna dziewczyna, dlatego proszę, nie wyzywajcie. I ona naprawdę odrobiła wszystko to, co... Ona, tak, nie, tamta walka się nie liczy. Ona po prostu... To jest super. Nie wiem, nie mam co powiedzieć, ostatnie, no gratulacje dla mnie. Właśnie treningi dziennie robiła. Tak, stary, no przecież ona... Gratulacje dla trenera, dla chłopaka, dla ciebie. Dla chłopaka, trzymaj się. Ja jestem tylko narzędziem. I co, ten dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Siekierą. Aha, do widzenia. Nie może.